Stopniowe wejście do świata dronów, nowszych technologii i lepszych, oczywiście technologii takich jak na przykład kodek 265, nagrania 4K, stosowanie lutów czy barwienie. To wszystko wymaga bardzo sprawnych komputerów. Jeżeli odczuwacie taki syndrom, że podgląd się przycina, na przykład stosując kodek 265 na waszej maszynie D-Log M właśnie z Mavica 2 Pro, rozwiązaniem może być zastosowanie narzędzi typu proxy. Proxy jest to pewien pośrednik, na którym wykonujemy daną operację, czyli na przykład edycję, a następnie zamieniamy pliki na pliki źródłowe, czyli pliki ciężkie. I zwykle proxy są bardzo lekkie, te pliki proxy są lekkie, można szybko i łatwo na nich edytować. Szczególnie jeżeli materiały są na przykład bardzo obszerne, chcecie przeedytować powiedzmy pół godziny materiałów, wtedy najlepiej jest najpierw załadować całe pliki, zamienić je na proxy, na nich zrobić edycję i następnie wyeksportować już nasz plik jako duży plik, prawda, który zawiera dużo informacji. Ta forma jest przyjęta, szeroko przyjęta, dlatego dzisiaj zajmiemy się takimi podstawami związanymi z proxy. Pokażę to na przykładzie programu DaVinci Resolve. Ja mam tutaj wersję 15. Myślę, że krok po kroku zrobimy sobie taki przykład edycji krótkiego klipu. Zatem do dzieła. Jesteśmy już w programie DaVinci Resolve i w tej chwili wgramy do programu pliki w D-Logu M w kodeku 265, utworzymy proxy, przeprowadzimy edycję i następnie zamienimy pliki z proxy już na te cięższe. Czyli to będzie taki typowa, edycja będzie oczywiście prosta, typowa praca na ciężkich plikach, na dużej ilości plików, na przykład 4K albo w kodeku 265, to co może trwać wieki. Tutaj zobaczycie, jak bardzo te rozmiary się różnią i jak bardzo pliki proxy ułatwiają życie. Zatem utworzyłem wcześniej foldery, są to foldery D-Log M, gdzie znajdują się nasze pliki z Mavica. Następnie mamy folder, gdzie znajdą się pliki proxy, a także folder, gdzie znajdzie się oś czasu, bo będziemy pracowali na osi czasu. Teraz, żeby działać zamiennie, potrzebujemy tak zwanych binów. Biny to są takie, no, z angielskiego kosze, gdzie przechowujemy nasze pliki. I tutaj w tym właśnie w masterze mamy możliwość dodania binów. Bin 1 będzie odpowiadał folderowi D-Log M, żeby była spójność, prawda? Następnie dodamy sobie następny bin, który się będzie nazywał pliki proxy. I kolejny, już trzeci, będzie dotyczył osi czasu. Oś czasu będzie nam potrzebna. Oś czasu. Teraz przenosimy z naszego folderu w komputerze, z plików D-Log M, przenosimy nasze pliki w 265 z Mavicowskie, przenosimy do właśnie D-Logu M, do binu. I w tej chwili w binie już mamy, teraz utworzymy proxy, prawda? My jesteśmy cały czas w zakładce media. Jak widzicie, tu jest następna zakładka. W tej chwili mieliśmy, to jest zakładka edycja, a to jest zakładka media. Pracujemy w mediach w tej chwili. Zaznaczamy trzy pliki w binie D-Log M i z plików wybieramy sobie Media Management, bo teraz będziemy zastępowali te pliki plikami proxy. I one mają się znaleźć dokładnie tam, gdzie chciałem, czyli na pulpicie, w folderze tutorial, w kolejnym folderze pod tutorialem w plikach proxy, prawda? Mamy trzy pliki zaznaczone i teraz będziemy je transkodować do plików w formacie MXF OP1A i będzie to kodek DNXHR i mamy typ DNXHRLB.
Dobrze, rozdzielczość wystarczy nam 720x486. Zwróćcie uwagę, jak mocno zaoszczędzimy rozmiar z current size, który, czyli z obecnego rozmiaru, który wynosi 1,23 giga na te trzy pliki, uzyskamy 82 mega. I w ten sposób możemy postępować nie tylko z plikami w kodeku 265, ale też z innymi plikami, na przykład jeżeli chcemy edytować 4K, nasz komputer nie jest zbyt nowy i widzimy, że podgląd się przewiesza, że podgląd nam się maksymalnie zawiesza, nie jesteśmy w stanie pracować, to tutaj jesteśmy, mamy taką możliwość, żeby jak najbardziej podziałać. Jak widzicie, potrwa to około 10 minut, także spotykamy się za chwilę. W folderze proxy pojawiły nam się trzy pliki o rozszerzeniu MXF. W tej chwili zaznaczę je. To jest folder, który znajduje się na pulpicie i przeniesiemy je do plików proxy w binie, prawda? To jest nasz bin, tutaj są pliki źródłowe z Mavica 2 Pro, tu jest bin. I teraz zaznaczymy sobie wszystkie te trzy pliki znajdujące się w binie DLOGM i na tej podstawie utworzymy nową oś czasu, Create New Timeline Using Selected Clips. Powinna nam powstać timeline, powiedzmy, nazwijmy ją timeline tylko, create. I ona w tej chwili utworzyła nam się tutaj. Przeniesiemy ją w takim razie do naszego binu, który jest tu. Jeżeli klikniemy teraz, otworzy nam się już druga zakładka, a mianowicie z Media Pool. Przeniesiemy się do Edit. Kliknę dwa razy. I jesteśmy już w Edit. I w tym momencie pracujemy, zwróćcie uwagę, na plikach źródłowych. Jeżeli puszczę, to zwróćcie uwagę, że ten podgląd, jeżeli nacisnę play, to zwróćcie uwagę, że ten podgląd jest, bardzo się przycina, praktycznie nie idzie nic do przodu, prawda? Więc w tej chwili naszym zadaniem będzie zastąpienie tych plików źródłowych plikami proxy. Żeby to zrobić, zaznaczymy te trzy pliki, klikniemy prawym przyciskiem myszy i tutaj mamy taką funkcję, która się nazywa Conform Lock Enabled i tu ten ptaszek ma zniknąć po naszym działaniu. W tej chwili, jak widzicie, pojawiły się na linii czasu przy tych plikach wykrzykniki i o to nam chodziło. Teraz jeszcze trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jeżeli weźmiemy sobie MediaDate, to zobaczymy, że faktycznie te pliki mamy tutaj w kodeku 265, 25 klatek, rozdzielczość 4K. To jest wyraźnie widoczne tutaj w MediaDate. Żeby teraz zamienić je na proxy, mamy zaznaczone, przechodzimy do timeline. Jak pamiętacie, tutaj są nasze biny. Kody pliki źródłowe, następnie mamy pliki proxy, które utworzyliśmy, a także timeline. I na tej timeline zaznaczymy ją sobie, klikniemy prawym przyciskiem myszy i tutaj mamy taką opcję Timelines Reconform from Bins, prawda? To jest to. I teraz mamy zaznaczyć biny, tylko ten bin, gdzie są pliki proxy. Prawda? Czyli z tego binu będziemy czerpali pliki proxy i w tej chwili, jak widzicie, zmienił się format na MXF, ale też jeżeli zaznaczymy sobie te trzy pliki i uaktywnimy metadata, to widzimy, że są to pliki 720x486, 25 klatek, DNX, HR, LB, czyli dokładnie to, na czym, o co nam chodziło i w tej chwili bardzo ładnie to pracuje, możemy edytować śmiało, zwróćcie uwagę, że to, o co nam chodziło, dokładnie mamy, możemy timeline trochę powiększyć, ja przytnę, żeby wam pokazać parę tutaj przykładów takiej edycji, widzimy, że płynnie nam pracuje ten timeline, powiedzmy, że stąd chciałbym podziałać. Czyli tu przycinam w tym miejscu. Teraz to sobie usuniemy i to będzie nasz plik, który damy od początku. Patrzymy dalej, jak on wychodzi. Piękny lot tu i powiedzmy, że do tego miejsca, kiedy zaczynamy się cofać. Tutaj przycinam tak. Następnie
usuniemy te dwa pliki. Edycja undo. Zaznaczę i przyciągnę magnesikiem do tych pozostałych. To, co chciałbym tutaj edytować. Zobaczmy, jaki jest ten plik. Może już sam lot nie na wprost, tylko ten lot boczny i troszkę bliżej, żeby plik docelowy był krótszy. Tak jak teraz, ten fragment przytniemy. Usunę sobie tylko ten fragment, te przyciągniemy dalej na osi czasu, żeby mieć ciągłość. To jest tu dość ładnie widoczne. I powiedzmy, że chciałbym zakończyć właśnie tak. Właściwie to jest ten sam plik, więc możemy go zakończyć w taki sam sposób i damy go na przykład na koniec. Tak jest. Dopiero teraz było widać, że to jest właściwie ten sam plik, dlatego spróbujmy go przerzucić na koniec, a głównym plikiem środkowym będzie plik 264. I tu widzimy, że dość dynamicznie się zbliżamy do tego miejsca, gdzie była zmiana kierunku, czyli dokładnie do tego miejsca. Tutaj możemy przyciąć i resztę usuniemy tego pliku, a końcówkę przyciągniemy również. I załóżmy, że to jest to, co powstało nam w tej chwili po edycji. Jest to całość, która liczy około 34 naszych sekund i to jest dokładnie to działanie, które chcielibyśmy zrobić. Jak widzicie, one nadal mają wykrzykniki, to są pliki MXF i teraz zastąpimy je plikami proxy, czyli znowu zrobimy sobie tak, że zaznaczymy timeline i mamy conform from bins i teraz zaznaczymy dlog m, prawda? OK. I za chwilę zobaczycie, że już mamy nasz docelowy plik, co zresztą jest widoczne też tutaj w metadacie. To jest dokładnie to działanie i możemy tutaj przejść. Jesteśmy w tej chwili w zakładce powiedzmy edycji, ale gdybyśmy chcieli jeszcze na przykład barwić, to można to też zrobić na plikach proxy. Przejdziemy jeszcze raz. Timelines reconform from bins. Tu zaznaczymy sobie pliki tylko i wyłącznie proxy. Tak, i teraz przejdziemy do barwienia. Tu sobie znajdziemy luty, 3D lut. I powiedzmy, że chciałbym zastosować lut, który miałem z DJI lub też z Purity Mavic 2 Pro, prawda? To jest mój lut. Jak widać, wygląda to zupełnie inaczej. Tak. I trzeci Purity lut. 3D, mielibyśmy go tutaj. To są te trzy pliki. Dobrze. Pliki już są pobarwione. W tej chwili widzimy, że nadal mamy format MXF. Ja się nie wdaję teraz w szczegóły kolorystyczne, czy to mi odpowiada, czy nie. Najważniejsze było to, że jest to sprawne działanie, szybkie i pięknie umożliwia nam też działania na bardzo dużych timeline'ach. W tej chwili sobie zrobimy reconform from bins. Jeszcze raz timeline zaznaczamy. Przechodzimy do binu, który zawiera pliki źródłowe. Jak widzicie, w tej chwili mamy już pliki 4K w MP4 i w ten sposób możemy już je wyeksportować. To jest to działanie. Jeżeli już zakończyliśmy nasze działania z proxy, możemy w takim razie zaznaczyć te trzy pliki. Jak widzicie, to są pliki w kodeku 265, prawe menu, conform lock enabled. Dobrze, zniknęły nam wykrzykniki, możemy przejść do zakładki deliver. Jeżeli zakończyliśmy już naszą edycję, przechodzimy do deliver i w tej chwili jesteście w stanie w całkiem dużej pojemności i rozdzielczości ten plik wyeksportować. Powiedzmy, że w kodeku 264 chcę go wyeksportować w 4K. Mam taką możliwość właśnie dzięki temu. Tutaj jest też klatkaż i inne ustawienia. Mam też taką możliwość właśnie w tej chwili przerenderowania i uzyskania pliku o dużej rozdzielczości stosunkowo nawet słabym komputerem w sposób dosyć szybki. Oczywiście pierwsza operacja wydaje się taka długotrwała, można ją zostawić, po prostu to ta zamiana na proxy z plików podstawowych, z plików źródłowych, ale to wszystko jest w miarę sprawnie idzie i tak samo renderowanie możecie zostawić na koniec. Jeżeli to są dłuższe pliki, a zależy wam na bardzo dużej jakości, bo edytujecie coś dla swojego
klienta, to tą formę można jak najbardziej polecić. Dziękuję serdecznie za uwagę. Jeżeli będą komentarze, bardzo proszę pod filmem. Ja Was oczywiście zachęcam do swoich opracowań online, zarówno dotyczących Mavica 2 Pro latania, jak i właśnie opracowania dotyczącego fotografii z powietrza. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!